Szanowni weterani, nauczyciele, uczniowie, harcerze, drodzy Polacy, szanowni państwo. Konstytucja majowa została uchwalona 3 maja 1791 roku przez obradujący od 1788 roku Sejm, który do historii Polski przeszedł pod nazwą czteroletniego lub wielkiego. Uchwalona przez Sejm 3 maja 1791 roku konstytucja, zwana ustawą rządową lub konstytucją 3 maja. Była to pierwsza w Europie i druga w świecie nowoczesna ustawa zasadnicza. Epokowe dzieło prawodawcze i myśli konstytucyjnej. Uchwalenie tego doniosłego aktu przez obradujący w Warszawie Sejm Wielkiej Rzeczpospolitej Obojga Narodów miał wymiar historycznego przełomu. Dziedzictwo Konstytucji 3 maja, zawarta w niej myśl ustrojowa oraz wolnościowe, demokratyczne przesłanie, to ogromnie ważna część dorobku europejskiego i światowego. Dlatego przypadająca w tym roku 230. rocznica ustanowienia tej konstytucji powinna być inspirującym świętem dla całej współczesnej Europy. Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej, tzw. gołoty. Celem ograniczeń względem szlachty było zapobieżenie możliwości przekupstwa posłów przez agentów obcych państw, głównie przez carską Rosję i Prusy niemieckie. Ustawa rządowa była pierwszą polską ustawą zasadniczą i pierwszą w Europie konstytucją przyjętą w sposób w pełni demokratyczny. Dokument składał się z uroczystej preambuły i 11 artykułów. Ustawa rządowa wprowadzała w Polsce ustrój monarchii konstytucyjnej, jakiego większość państw europejskich doczekała się dopiero w wieku następnym. Konstytucja 3 maja przyjęła monteskiuszowski trójpodział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Władzę wykonawczą posiadała Rada Królewska, w skład której wchodzili król jako przewodniczący, 5 ministrów, prymas Polski jako przewodniczący Komisji Edukacji Narodowej oraz bez prawa głosu następca tronu, marszałek Sejmu i 2 sekretarzy. Ministrowie, choć byli powołani przez króla, odpowiadali przed Sejmem. Konstytucja 3 maja wprowadzała 5 ministrów. Ministra Policji, ministra Pieczęci Spraw Wewnętrznych, ministra Pieczęci Spraw Zagranicznych, ministra wojny i ministra skarbu. Akty prawne wydawane przez króla wymagały kontrasygnaty ministra. Szanowni państwo, drodzy Polacy, Konstytucja 3 maja z 1791 roku była nie tylko wydarzeniem w polityce wewnętrznej i zagranicznej obojga narodów, ale także świadczyła o wielkiej mądrości części klasy politycznej, rozumiejącej potrzebę naprawy państwa i instytucji. To przede wszystkim wyrugowanie z Sejmu liberum veto i zniesienie instytucji Konfederacji oraz wielka zmiana podmiotu polskiej demokracji. Odebranie głosu politycznego szlachcie nieposiadającej, wysługującej się obcym interesom. Sama koncepcja kodyfikacji narodowej konstytucji stanowiła rewolucję w dziejach systemów politycznych. Pierwszą taką konstytucją była Konstytucja Stanów Zjednoczonych, napisana w 1787 roku, która weszła w życie w roku 1789. Drugą była Ustawa Zasadnicza Rzeczpospolitej Obojga Narodów, przyjęta 3 maja 1791 roku. Szanowni państwo, znaczącym wzmocnieniem władzy monarchy była jego inicjatywa ustawodawcza. Król miał pierwszeństwo inicjatywy ustawodawczej we wszystkich ważnych sprawach państwa i to sprawach bieżących. Czyli projekty potrzebnych Rzeczpospolitej ustaw zgłaszał człowiek najlepiej znający i rozumiejący potrzeby państw. Na mocy Konstytucji 3 maja Polska i Litwa przyznawała przywileje polityczne mieszczanom i szlachcie, co razem dawało około 10% populacji kraju. Taki udział procentowy odpowiadał mniej więcej dostępowi do praw politycznych w ówczesnej Ameryce, gdzie prawa obywatelskie przysługiwały wyłącznie mężczyznom będącym właścicielami ziemskimi.
Konstytucja ograniczała nadmierne immunitety prawne i polityczne przywileje szlachty zagrodowej, tzw. gołoty, która wysługiwała się obcym oligarchom i skorumpowanym magnatom finansowym z kasy rosyjskiej czy pruskiej. Drodzy Polacy, w dniu święta Konstytucji pragnę podkreślić, iż Konstytucja 3 maja to świadectwo wielkiej mądrości, przenikliwości i patriotyzmu narodu polskiego. Jej uchwalenie było wielkim wydarzeniem nie tylko w dziejach Polski, ale też w dziejach świata. Konstytucja 3 maja pozostała natomiast dla Polaków wzorem działań politycznych i mitem polskiego poczucia narodowego. Mitem, który przypominał, że musimy odzyskać własne państwo, że jesteśmy go warci. Z perspektywy historycznej możemy powiedzieć, że jesteśmy narodem, który wpłynął na dzieje Europy i świata. Trzeba podkreślić, że ustawa rządowa z 1791 roku kierowała się zasadami, które do dzisiaj niezmiennie traktujemy jako podwaliny europejskiej cywilizacji i europejskiego ładu. Poszanowaniem godności ludzkiej, wolności, równości i solidarności. Drodzy rodacy, jako ambasador Polski z dumą mogę powiedzieć, że zbudowaliśmy własną mentalność, tożsamość, ale także kulturę polityczną i prawo. Tworzyliśmy podstawy państwa demokratycznego i ładu konstytucyjnego w Europie i w świecie. Konstytucja 3 maja pozostała natomiast dla Polaków wzorem działań politycznych i mitem polskiego poczucia narodowego. Mitem, który przypominał, że musimy odzyskać własne państwo, że jesteśmy go warci. 3 maja to wielkie święto Polaków i Litwinów, ale także dla wszystkich narodów Europy Środkowo-Wschodniej, które tworzyły dorobek dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. To także nasze wspólne europejskie święto. Drodzy rodacy, niech Konstytucja Majowa i jej dziedzictwo będą inspiracją do budowania jeszcze lepszej Europy opartej o wartości humanistyczne i wielkiego dorobku chrześcijańskiej cywilizacji.